Cześć kochani, to jest kolejne 5 minut, czyli taki krótki film, w którym w 300 sekund staram się powiedzieć coś inspirującego. Słabo mi łapie ostrość na zegarek, ale zobaczcie, jak się wpatrzycie w ten zegarek, to ja tutaj widzę swoje odbicie. Dobrze, mam 300 sekund, żeby powiedzieć coś, co od rana mi jakoś tak towarzyszy, dlatego że w liście do Hebrajczyków wyczytałem pewną myśl, która bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że Was też dzisiaj będzie przez cały dzień inspirować i tak zachęcać do takiej refleksji. Także po czołóweczce wyjaśniam o co mi chodzi. W liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie, czytam taki tekst. A zatem, bracia święci, których łączy to samo niebiańskie powołanie, wpatrujcie się w Jezusa, apostoła Bożego i najwyższego kapłana naszego wyznania. I to, na co zwracam uwagę, to to, że Paweł mówi. Wy adresaci listu, czyli ty i ja, łączy was, łączy was to samo niebiańskie powołanie. I myślę sobie, wow, rzadko myślimy o sobie jako chrześcijanach, jako tych, których łączy to samo niebiańskie powołanie. Często myślimy o tym, co nas różni, nawet w ramach jednej wspólnoty wyznaniowej, co nas różni: że ktoś ma powołanie do pracy z dziećmi, ktoś ma powołanie do życia w pojedynkę, ktoś ma powołanie do życia w małżeństwie, ktoś ma powołanie do pracy w kościele, ktoś ma powołanie do bycia architektem. Wszystko to nas różni, a Paweł mówi: Łączy was to samo niebiańskie powołanie. Więc z jednej strony to dla mnie znaczy to, że łączy nas powołanie, to samo niebiańskie, czyli każdy z nas nadaje sens swojemu życiu w oparciu o to, jak Pan Bóg go prowadzi, i w tym sensie łączy nas to samo niebiańskie powołanie: każdego z nas Pan Bóg prowadzi, każdego z nas Pan Bóg powołał. I z drugi aspekt tego, więc na starcie po prostu źródłem naszego powołania jest to samo niebo. To Bóg nas powołał. I z drugiej strony, w tym samym czasie łączy nas to samo niebiańskie powołanie, czyli miejsce, do którego zmierzamy, miejsce, do którego jesteśmy wezwani, czyli powołani, to jest właśnie niebo, więc łączy nas też koniec naszej drogi. Oczywiście przez środek idziemy różnymi ścieżkami, ale ta ścieżka startuje w tym samym miejscu, czyli Pan Bóg stanął na naszej drodze i łączy nas to samo niebiańskie wezwanie do naśladowania, niezależnie od tego w jaki sposób one w naszym życiu się realizuje, czasami bardzo różnie łączy nas to samo niebiańskie powołanie i z drugiej strony te ścieżki wydaje się, że się rozbiegają, różnimy się w tysiącach rzeczy, te różnice są poziomo, pionowo, one przebiegają w poprzek naszych konfesyjnych podziałów. To nie ma znaczenia, nawet nie ma o czym teraz tutaj mówić, bo Paweł mówi, łączy was, nie dzieli, ale łączy was to samo niebiańskie powołanie, czyli na końcu w tym samym miejscu, które nazywa się niebo, wszyscy się spotkamy. Więc z jednej strony początek naszej drogi ma źródło w niebie, czyli w wezwaniu Boga do naśladowaniu i koniec naszej drogi też jest tym samym miejscem, do którego wszyscy zmierzamy. Drodzy czytacze listu do hebrajczyków, Wszyscy, skądkolwiek jesteście, nigdy nie zapominajcie o tym, że z innymi czytaczami listu do hebrajczyków łączy nas to samo niebiańskie powołanie. Wow. Piękny tekst. Bardzo on dzisiaj mi tak towarzyszy. I jak to pięknie też tak brzmi. Łączy nas niebiańskie powołanie. Ha, Pięknie. Miejcie dobry dzień. Miejcie dobry dzień i nie zapominajcie, że z innymi chrześcijanami nawet z tymi, którymi się nie zgadzasz, a najbardziej się nie zgadzasz z tymi, którzy są najbliżej ciebie w Twoim domu, w Twoim kościele, w Twojej wspólnocie, bo im sobie jesteśmy bliżsi, tym więcej jest takich punktów zapalnych i, i, i łatwo różne napięcia. Nigdy nie zapominajcie, że z innymi chrześcijanami łączy nas to samo niebiańskie powołanie. Tak samo Pan Bóg nas wezwał do naśladowania i tak samo na końcu na tej drogi tej drogi na każdego z nas czeka. Dobrego dnia. Jeżeli Wam się podoba to, co w tych pięciu minutówkach tutaj wrzucam, to udostępniajcie, subskrybujcie, zapraszajcie innych, żeby to oglądali, bo w ten sposób ten kanał się rozwija. Kochani patroni, dzięki za Wasze wsparcie dla wszystkiego tego, co tutaj się dzieje. I co? Dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnej pięciominutóweczce.